Siema. Naprzeciwko okien mam przedszkole. Chyba teraz są po obiedzie i śpią. Do południa były na dworzu, zwłaszcza dziewczynki te małe. Cały czas jeden pisk. Zabawa to tylko jeden pisk. Zacząłem się zastanawiać, czemu te małe pęknięte jeże tak wrzeszczą. Łapy, komentarze mile widziane. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Także zasiądź sobie wygodnie. Pamiętaj o komentarzu. Dzisiaj wam powiem, kogo wolę. Czy świnie, czy ludzi. Słuchajcie, pracowałem w Poznaniu jako inspektor kontroli. Tak, taką miałem funkcję, tak miałem wpisane na umowie. Był tam namiot obok ogromnej hali, gdzie składowane były palety. Wiecie, takie palety do rozwożenia towaru. No i niektóre palety wracały tam uszkodzone. No i był tam taki koleś, ksywkę miał Dżemik. Dżemik był świadkiem Jehowym. Miał zlecenie. Wpadał raz na kilka dni, żeby naprawiać te palety uszkodzone. To było jakoś 20 lat temu. Od palety chyba miał wtedy 3 złote. Dżemik był facetem bardzo skrytym w sobie, zamkniętym. Z nikim nie rozmawiał, większość ludzi uważało go za dziwaka. Ale ja jestem taki, że właśnie z takimi ludźmi próbuję zawsze nawiązać kontakt. Tak, dla mnie to jest wyzwanie, lubię właśnie nawiązywać kontakt z ludźmi, z którymi nikt praktycznie kontaktu nawiązać nie potrafi. No i po jakimś czasie nawet mi się udało, zaczęliśmy razem rozmawiać. No i słuchajcie, w tym namiocie porobiło się tak, że nazbierało się naprawdę dużo tych uszkodzonych palet, już się powoli nie mieściły. Były wystawiane na zewnątrz, a wiadomo, mokną i tak dalej. Przyjdzie deszcz, te palety potem się rozłażą, namoknięte niedobrze. No i pomyśleliśmy sobie z chłopakami, dobra, pomożemy Dżemikowi naprawiać te palety. Dżemik dziennie robił 5-6 palet przez 3-4 godziny. Wiecie, jakaś deska pęknięta, jakaś noga wyłamana. No to jak paletę jeszcze dało się uratować, to trzeba było ją naprawić, szkoda było ją wyrzucać. No i słuchajcie, Dżemik, tak jak wspominałem, tempo miał takie, że normalnie szachiści chyba mają większe. Nie spieszył się. No i wlatywał raz na kilka dni. Naprawił 4-6, czasem rekord 8 palet i szedł do domu. No i tych palet się nazbierało, więc pomyśleliśmy z chłopakami, dobra, pomożemy Dżemikowi, zrobimy troszeczkę więcej miejsca w tym namiocie. No to jak się dorwaliśmy, to słuchaliśmy, zrobiliśmy chyba w 3 godziny, w 3:30 palet naprawione na konto Dżemika. W następny dzień kolejne 30 na konto Dżemika. Dżemik przychodzi, mówi: o, nie ma palet, gdzie są palety do naprawy? No tutaj stoją naprawione. Wpisz sobie w zeszyt i skasuj za każdą tam po 3 złocisze, o ile dobrze pamiętam, nie? No i słuchajcie, Dżemik spojrzał, no ale ja mówię, nie ma sprawy, Dżemik, potrzebujemy tutaj miejsce w tym namiocie. Nie może tyle palet zalegać. Troszeczkę się nudziliśmy, więc ci pomogliśmy. No i słuchajcie, Dżemik wpisał te palety sobie do zeszytu. No i jak się domyślacie, oczywiście jakaś menda z hali podpatrzyła, że zamiast Dżemik naprawiać te palety, to my to naprawialiśmy. No i poszedł, doniósł do przełożonego. No i przełożony przyszedł do nas,
No i stwierdził, że skoro my mamy na tyle czasu, żeby naprawiać te palety, no to dżemik nie jest potrzebny w pracy, ponieważ my zrobiliśmy o wiele więcej w czasie naszej pracy. No i słuchajcie, biednego chłopinę dżemika, chcieliśmy mu pomóc, chcieliśmy zrobić dobrze. Nie pomyśleliśmy o tym, że tak może się to skończyć. Chłopa zwolnili z roboty. No, przyszedł do nas, mówi, że już nie pracuje. Się go pytamy, ale co się stało? No, bo ktoś zobaczył, komuś nie pasowało, ktoś doniósł, że my robiliśmy te palety, a nie dżemik. Dlaczego dżemik ma wziąć za to pieniądze? No i jakaś łajza, słuchajcie, w robocie doniosła. No i przez to, że my zrobiliśmy w ciągu 3 dni, mieliśmy trochę luźniej w robocie, zrobiliśmy tych palet w ciągu 3 czy tam 4 dni prawie 100, a on 100 naprawiał przez cały miesiąc, no to stwierdzili, że chłopina nie jest w pracy potrzebny i że w międzyczasie my mamy naprawiać te palety. Także sobie pogorszyliśmy, chcieliśmy dla niego dobrze, chcieliśmy, żeby chłopina sobie troszeczkę więcej zarobił, no to zrobiliśmy sobie sami pod górkę, dołożyliśmy sobie roboty, a biedny dżemik pozbył się w ten sposób pracy. Takie opowiadanie, panowie i panie, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, ponieważ ja uważam to naprawdę za ogromną, nie będę tutaj może używał tego słowa SK, tylko pierwsze 2 litery tutaj użyję. Skąd się tacy ludzie biorą? Nie mam bladego pojęcia. Kogoś to zabolało, w oczy zakłuło. No i sami widzicie, jak się porobiło. Dlatego powiem wam, że największą świnią chyba jednak są ludzie. No dobra, jestem prawie pod siłownią, także piszcie komentarze. No i powiem wam, że tak jak wam wspominałem, największym dla mnie wyzwaniem jest nawiązanie kontaktu z ludźmi mało kontaktowymi. To mi sprawia frajdę. A jeszcze większą, jak poprawię komuś humor. Do usłyszonka, pozdrowionka. Do następnego filmu, hejka.